Poza tą linią 177, o której ciągle rozmawiamy i mówimy tutaj i o gminie Baborów, i mówimy o gminie Piotrowice Wielkie, i mówimy oczywiście o Głubczycach, jest z nami również pani burmistrz miejscowości Kietrz, która również leży w pobliżu tej linii, jest niejako istotnym elementem, choćby dlatego, że znajduje się tam duży kombinat rolny. I właśnie miałem przejść do tego, jakie ma znaczenie dla Raciborza to połączenie. Otóż, drodzy Państwo, ma wielkie, dlatego że wszyscy doskonale pamiętamy, że historycznie od dawien dawna, aż po, powiedzmy sobie, całkiem niedawną przeszłość, Racibórz bardzo mocno związany był z Opolszczyzną i z księstwem opolsko-raciborskim i z województwem opolskim. W zasadzie, powiedzmy sobie, 40 lat temu czy 45 lat temu Racibórz znalazł się w strukturach najpierw województwa katowickiego, potem województwa śląskiego. Niemniej ludność przecież, która żyje na pograniczu tych dwóch województw, mocno związana jest z Raciborzem. Mieszkańcy Baborowa, mieszkańcy Głubczyc, mieszkańcy Kietrza to ludzie, którzy często odwiedzają moje rodzinne miasto i my jako to miasto chcemy być dla nich nie tylko destynacją, powiedzmy sobie, zakupowo-turystyczną, ale również być może miejscem pracy. I dla nas bardzo istotne są te relacje, pielęgnacja tych relacji właśnie z mieszkańcami tych miejscowości. Bardzo istotne do dzisiaj przecież wciąż funkcjonujące relacje z Opolem mamy dzięki diecezji opolskiej, więc o tym również nie należy zapominać. I w tym miejscu właśnie największe chyba podziękowania kieruję na ręce pana marszałka Szymona Ogłazy, który bez wahania podjął się roli lidera tego projektu. Bardzo, bardzo serdeczne podziękowania, panie marszałku. Złożyliście ten projekt w zasadzie trochę, że tak powiem, no dość odważnie, powiedzmy sobie szczerze, ale no, Urząd Marszałkowski faktycznie spiął w całość te marzenia, które mamy o tym, aby podróż nie tylko od Raciborza do Głubczyc czy Racławic, ale tak jak tu zostało powiedziane wcześniej, to działa w obu kierunkach. W kierunku i na Nysę, i na Opole, i na Katowice, i na Rybnik, i na Racibórz. Dodam jeszcze z punktu widzenia gospodarczego, może trochę chaotycznie mówię, ale dodam jeszcze, że przecież jeszcze w województwie opolskim, ale już bardzo blisko granicy z województwem, przepraszam, w województwie śląskim, ale bardzo blisko granicy z województwem opolskim, znajduje się jeden z większych zakładów pracy, zatrudniający dzisiaj 7 tysięcy osób. I to są ludzie, którzy dojeżdżają do tego zakładu pracy z wielu, wielu stron. Od Rybnika, Jastrzębia i Żor, po Głubczyce, być może i Prudnik właśnie, a na pewno Głogówek. Wobec czego to połączenie kolejowe jest o tyle strategiczne, że wierzę w to głęboko, zmniejszy natężenie ruchu na drogach. Wierzę w to głęboko, że towar, powiedzmy sobie, produkty rolne, bo tak jak gdzieś to już wcześniej powiedziałem, Głubczyce to przecież potężny spichlerz, powiat głubczycki to potężny spichlerz dla, myślę, nie tylko Opolszczyzny, ale i dla większej części kraju, że drogi samorządowe rozjeżdżane przecież przez ten transport zostaną odciążone i ten transport przejdzie na tory.